A w Krośnie zakończył się Young Arts Festival. Melomani wysłuchali 6 koncertów, które połączyło hasło Klasyka to też muzyka. Finałem był występ Anny Jurksztowicz oraz Krzesimira Dębskiego, kompozytora, skrzypka i dyrygenta. Młodzi uczestnicy warsztatów przez tydzień szlifowali umiejętności pod okiem światowej sławy muzyków i pedagogów. Ja brałam lekcję u pana Piero Massy. Pan Piero Massa przyjechał do nas z Włoch. Jest altowiolistą. Ja gram na skrzypcach, ale bardzo chciałam po prostu u niego być. Na pewno dał mi dużo pozytywnej energii, bardzo dużo dobrych wskazówek. Na koniec przyszedł czas na wspólne zaprezentowanie efektów nauki w orkiestrze kameralnej, którą poprowadził Krzesimir Dębski. Stworzyli orkiestrę na naprawdę poziomie prawie że dorosłym. Chciałbym, żeby, ja jestem wykładowcą akademickim na uczelniach muzycznych, żeby na takim poziomie grały studenckie orkiestry. O czym świadczy fakt, że podczas próby przed koncertem kompozytor zaproponował do zagrania swoje niepublikowane nigdzie wcześniej utwory, a młodzi muzycy zagrali je zdaniem autora całkiem poprawnie. Festiwal miał też ukazać inne oblicze muzyki klasycznej, nie tylko jej repertuaru, ale też formy samych koncertów. Staraliśmy się wprowadzić w to wszystko taki swobodny, wakacyjny nastrój, tak żeby cały festiwal miał charakter właśnie dający radość i odpoczynek dla zmysłów. Nastrój radości i wypoczynku wpisał się więc w koncert finałowy, podczas którego orkiestra złożona z uczestników warsztatów mistrzowskich pod batutą Krzesimira Dębskiego i z udziałem Anny Jurksztowicz wykonała utwory muzyki filmowej.